Vlogmas dzień 24. Witam się z wami już w Wigilię. Dzisiaj mamy Wigilię, jutro święta. Tak ten czas szybko zleciał do świąt, że naprawdę nie mam pojęcia kiedy. Ja właśnie zaraz się troszkę ogarnę i zabieram się za nakrywanie stołu. Pokażę wam co i jak. A potem zbieram się do pracy i idę dzisiaj na 6 godzin, wracam o 16. No i co? I będziemy już świętować. Pogoda za oknem nie bardzo świąteczna. No to, ale jak to w Anglii bywa, na śnieg chyba nie ma co liczyć. Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet. For all lang syne. For all lang syne, my dear. A cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness. Zobaczcie, ja już nakryłam stół i myślę, że wygląda to pięknie. Co prawda nie jest profesjonalnie, jak widzicie, talerze są różne, ale wybierałam te w miarę podobne. No ale tak naprawdę nie musi być perfekcyjny, a poza tym jesteśmy w Anglii, nie w Polsce i tak naprawdę używamy tego, co mamy, a nie kupujemy wszystko nowe na jeden dzień tak naprawdę. Tutaj mamy te krzesła ogrodowe, ale myślę, że liczy się przede wszystkim atmosfera i ludzie przy stole, a nie konkretnie stół. Ale mimo wszystko, że wyszło mi to bardzo ładnie. Nawet mamy tutaj sianko, które mój narzeczony zrobił. Zobaczcie. Przepięknie. Mamy opłatki i ważna jest ta radość ze świąt, a nie tylko wygląd stołu. Jeszcze przy okazji chciałam wam polecić wosk z Yankee Candle o zapachu Christmas Garland i jest to zapach choinki. Pachnie przepięknie, bardzo intensywnie. Tutaj postawiłam kominek i wrzucę ten zapach tutaj. Tylko postawiłam jeszcze takie lampiony ze śnieżynkami. Tu mamy jeszcze jedną świeczkę o zapachu choinki, która jest z TK Maxa, też pachnie przepięknie. Tu mamy jakiś taki kolejny lampion, tam mamy jeszcze inne świeczki. Do tego mamy jeszcze porozrzucane gdzieniegdzie takie gwiazdki drewniane. Myślę, że wygląda to bardzo ładnie, naturalnie. Także tak, jestem zadowolona. Jeszcze tutaj, jak widzieliście, powiesiłam jemiołę. Myślę, że też dodaje to swojego uroku. Także tak, wszystko prawie gotowe, ja się zbieram do pracy. No i potem będziemy przygotowywać resztę. Myślę, że będzie fajnie i nie mogę się doczekać. Tylko chciałabym, żeby ten czas trwał i trwał, a nie szybko uciekł, tak jak zwykle.
Także tak, do zobaczenia potem. Okej, ja jestem już ready. Pokręciłam sobie trochę włosy. Mam na sobie koszulę, spódniczkę, stół już jest prawie gotowy. Zapalam właśnie świeczki i jakieś ostatnie rzeczy typu potrzebuję jedzenie i zaczynamy. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw. Cześć kochani, mamy dzisiaj już Boże Narodzenie, drugi dzień świętowania. Wczoraj już nic nie nakrywałam w sumie takiego gadanego, no ale byliśmy w czwórkę. I tak, zjedliśmy pyszną wigilię, naprawdę udało się cudownie. Bardzo miło spędziliśmy czas. A potem pojechaliśmy na pasterkę do polskiego kościoła, także też poczuliśmy atmosferę świąt. No i co? A dzisiaj spędzamy dzień w domu. Będziemy robić jakiś obiad. A ja właśnie wstałam. Co prawda mieliśmy wstać po 9 jakoś, ale wyszło tak, że wstaliśmy dopiero po 11. Ja właśnie będę robić sobie kawkę i może zrobię jakieś śniadanko dla wszystkich. Zobaczymy. A chciałam Wam podziękować bardzo, bardzo za Vlogmas, za oglądanie, za spędzenie tego czasu ze mną. I mam nadzieję, że uda mi się dodawać jakieś filmy już po Vlogmas.